Usuwanie zmarszczek mimicznych. Jeśli to zdanie brzmi jeszcze dla kogoś choć odrobinę niezrozumiale, szybko zapytamy, czy podobasz się sobie, kiedy marszczysz czoło i brwi? Oczywiste jest, że na tak postawione pytanie niemal każdy odpowie nie. Rocznie już ponad 1 000 000 Polaków deklaruje skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej z użyciem neuromodulatorów. W tym odcinku programu Mój Zabieg w szczecińskiej Natural Skin Clinic z doktorem nauk medycznych Łukaszem Kozakiem poddamy się więc zabiegowi z użyciem nowego, płynnego neuromodulatora, aby sprawdzić, jak szybko zadziała, jak długo utrzymają się efekty i czy w przypadku tego zabiegu ma jakieś znaczenie płeć. Jeśli zastanawiacie się, czym właściwie jest ten neuromodulator, odpowiemy definicją naukową. To substancja chemiczna, neuroprzekaźnik, najczęściej białkowy, który sam w sobie nie powoduje pobudzenia ani hamowania komórki postsynaptycznej, ale wpływa na poziom jej wrażliwości bądź na intensywność wydzielania innego neuroprzekaźnika. Neuromodulator białkowy często rozprzestrzenia się po wydzieleniu szeroko, oddziałując na kilka sąsiadujących komórek, a jego działanie bywa długotrwałe. Ale wróćmy do naszego dzisiejszego zabiegu. Na pewno zorientowaliście się już, że mówimy o płynnej toksynie botulinowej, więc zamiast tłumaczyć dalej, skupmy się na właściwościach najnowszego neuromodulatora. Jest to pierwszy neuromodulator w płynnej postaci gotowy do użycia, przez co daje nam większą gwarancję skuteczności leczenia. Preparat jest bezpieczny dla alergików. Jest to preparat zawsze gotowy do użycia, przez co daje nam gwarancję optymalnego stężenia neuromodulatora. Pierwsze efekty utrzymujemy już po 24 godzinach po podaniu. Choć należy zwrócić uwagę na to, że nie u każdego efekt nastąpi tak szybko. We większości przypadków pierwszy efekt działania nowego neuromodulatora zobaczymy po 2-3 dniach, a efekt ostateczny po 10-14 dniach od daty podania. To nie jest rezultat, który mocno odbiegałby od innych dostępnych już na rynku neuromodulatorów. Inaczej sprawa wygląda z trwałością efektu. Trzeba przyznać, że efekt utrzymuje się tu nieco dłużej. Przeciętnie, co już jest okresem długim, jest to 6 miesięcy od daty zabiegu. Wielu z moich pacjentów pierwsze efekty widzi już po 24 godzinach. Średni czas na otrzymanie rezultatów to 2-3 dni. Efekty mogą utrzymać się aż do 6 miesięcy. Według badań klinicznych 8 z 10 pacjentów w miesiąc po podaniu neuromodulatora czuło znaczącą poprawę jakości skóry, przez co wzrasta ich też samoakceptacja, czuli się bardziej atrakcyjni i pewni siebie. Bo działa. I efekt nie jest ani rozłożony w czasie, ani niezauważalny, ani krótkotrwały. Zdecydowanie. Mówimy tu oczywiście o wskazaniach zarejestrowanych, nie zaś stosowaniu off-label. Gładzizna czoła, pojedyncza pionowa lub kilka równoległych pionowych brust między brwiami w sposób widoczny spłyca się, a neuromodulator uniemożliwia w praktyce nadmierne marszczenie brwi. A czy preparat u kobiet i mężczyzn działa dokładnie tak samo? Efekty u kobiet i mężczyzn są porównywalne, z taką różnicą, że u mężczyzn czasami potrzebujemy użyć więcej preparatu. Do efektów w sposób oczywisty przyczynia się brak rekonstytucji i większa trwałość preparatu. Nie ukrywajmy, to wygoda i zwiększona pewność efektu dla lekarza i dla pacjenta. W opakowaniu mamy 2 fiolki, a także 6 naklejek specjalnie do karty pacjenta i także do naszej dokumentacji. Oraz mamy specjalną strzykawkę, która bardzo ułatwia nam całą pracę, na której wszystko jest dokładnie napisane, ile jednostek trzeba pobrać. Zaznaczymy sobie miejsca wkucia.
I to jest takie najmniej fajne wkłucie. Pierwsze takie podanie, pierwsze naciśnięcie tłoka powoduje takie lekkie zapieczenie, a później już powolutku, jak podajemy, to kompletnie nic nie boli. Zabieg jest krótki, trwa 15 minut, jest bezbolesny. Zalecenia pozabiegowe są standardowe, czyli po zabiegu około 4 godzin nie wykonujemy ćwiczeń fizycznych, nie schylamy się. Przeciwwskazania są standardowe jak w wszystkich zabiegach medycyny estetycznej, czyli na przykład ciąża, karmienie piersią, choroby onkologiczne, stany zapalne w miejscu wkłucia. Można więc powiedzieć, że jest to zabieg właściwie dla każdego. Każdego, komu zależy na zmniejszeniu ruchomości gładzizny czoła i redukcji lub usunięciu zmarszczek.